Cześć, witamy na kanale Speed Service. Kolejny odcinek z cyklu Oceniamy auta okiem warsztatu. Tradycyjnie 6 podpunktów. Pierwszy podpunkt: dostępność części, drugi: koszty części, trzeci: koszty napraw plus trudność ich wykonaniu, czwarty podpunkt: odporność na korozję, piąty: awaryjność i szósty: utrata na wartości. Dziś oceniamy Seat Altea XL 2008 rok, 1.9 TDI, przebieg 220 tysięcy. Pierwszy podpunkt, czyli dostępność części. Do tego modelu samochodu nie ma najmniejszego problemu z dostępnością części. Od hamulcy, zawieszenia, rozrządy, sprzęgła, uszczelki, nieuszczelki. Tutaj części są dostępne w każdej hurtowni. W większości dostępne są na regale, czyli nie musimy czekać na realizację zamówienia. A dodatkowo możemy wybrać od najtańszych zamienników po te z najwyższych półek. Więc tutaj ocena 5. Drugi podpunkt, koszty części. Teraz tradycyjnie przeczytam części, które najczęściej podlegają wymianie i podam ich ceny. Filtr oleju 24 zł, filtr paliwa 90 zł, filtr powietrza 30 zł, filtr kabiny 35 zł, olej silnikowy 170 zł, rozrząd kompletny około 550 zł, sprzęgło z kołem dwumasowym 1500 zł sprzęgło plus łożysko hydrauliczne 170 zł. Wahacz przód kompletny od 250 zł, amortyzator przód 220 zł sztuka, sprężyna przód 150 zł sztuka, amortyzator tył 175 zł sztuka, sprężyna tył 160 zł sztuka, łożysko z piastą z przodu od 190 zł za sztukę, łożysko tył z piastą od 150 zł za sztukę, tarcze przód od 150 zł za sztukę, klocki przód 130 za komplet, tarcze tył od 110 zł za sztukę, klocki tył od 75 zł za komplet. Więc tutaj koszty części są bardzo przyzwoite, nie są drogie. Mamy wybór i tańszych, i droższych. Tutaj są podane średnia półka tych części, więc tutaj też możemy bardzo wysoko ocenić na 5. Kolejny podpunkt to koszty napraw plus trudność ich wykonania. Tutaj zaczniemy od serwisu olejowego. Wszystkie filtry są dostępne w bardzo łatwym miejscu do wymiany. Filtr paliwa, filtr oleju, filtr powietrza, filtr kabiny wewnątrz. Tutaj koszt takiego usługi serwisowej wymiany tych filtrów to zaczyna się od 180 zł netto. Nie ma problemu tutaj z wymianą. Dla mechaników też tutaj praca przy takim serwisie jest bardzo przyzwoita. Rozrząd w bardzo dobrym miejscu, wymiana od 450 zł netto, wymiana sprzęgła, też tutaj wszystko jest logicznie rozwiązane, wymiana takiego sprzęgła około 500 zł netto, wymiana jakichś uszczelek, nieuszczelek, tutaj też nie ma z tym problemu, alternator w dobrym miejscu, rozrusznik w dobrym miejscu, akumulator w dobrym miejscu, klocki, tarcze standard od 150 zł, amortyzatory od 150 zł za sztukę, łożysko od 150 zł za sztukę, tylnie od 200 zł, dlatego tutaj te ceny stosunkowo są niskie za pracę, ponieważ wszystkie te rozwiązania są logiczne i mechanik, który to wymienia czy obsługuje, nie musi aż tak dużo czasu poświęcać na ich przeprowadzenie, więc tutaj też śmiało możemy ocenić bardzo wysoko na piątkę. Kolejny podpunkt, czyli awaryjność. Ogólnie z tymi autami nie ma problemów. Przebieg 220 tysięcy, wiadomo, mogą zacząć się już jakieś tam pierwsze niedomagania wtryskiwaczy ze sprzęgłem. Tutaj akurat w tym modelu dekielek od skrzyni biegów zaczął przeciekać. Wyciek z jakiejś pokrywy zaworów, ale takich grubszych awarii typu problemów silnikowych, nienaturalnie przy takich przebiegach odbywających się nie było. Więc tutaj samochód mało awaryjny i dobry w naprawie. Więc tutaj awaryjność możemy ocenić też bardzo wysoko na ocenę numer 5. Kolejny podpunkt to odporność na korozję. W tych modelach samochodu nie było problemu z korozją. Nie było problemu, że trzeba po jakimś tam przebiegu wymieniać progi, błotniki, nadkola, spawać, reparaturki. I tutaj też możemy ocenić bardzo wysoko na 5. Tutaj utrata na wartości w tych autach, które mają przejane około
200, 220 do 250 tysięcy, ta wartość nie spada diametralnie. Jeżeli znajdziemy egzemplarz w dobrym stanie, sprawny, wizualnie trzymający się kupy, auto nie traci na wartości, wręcz wzrasta. Ludzie lubią te auta, lubią nimi jeździć, ponieważ są tanie w eksploatacji, więc tutaj cena nie spada. Więc tutaj też możemy wysoko ocenić na 5. Średnia ocen to jest, wyszła 5. Z czystym sumieniem mogę polecić taki samochód. W tym odcinku to już wszystko. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiamy.